Jakub Jurek, dzień dobry Państwu, zapraszam na wydarzenia sportowe. Stocznia Szczecin na fali zwycięstw przyjechała do Lubina złowić kolejne 3 punkty. Miedziowi tej sprawy im nie ułatwili, choć ostatecznie przegrali 0-3. Pierwszego seta na przewagi wygrali przyjezdni 25-21. Euforia i entuzjazm opadły w drugim secie, gdzie podopieczni Michała Gogola rozbili gospodarzy 25-10. Trzecią odsłonę goście wygrali 25-23 i całe spotkanie 3-0. Przede wszystkim chciałem pogratulować Kuprum, dlatego że stawiali, może poza tym drugim setem, naprawdę taki opór, ciężki opór. Widzę, że praca jest wykonywana i Kuprum cały czas idzie do przodu. Jestem zadowolony z tego, że wygraliśmy za 3 punkty. Mamy dużo do pracy jeszcze, żeby nasza gra wyglądała bardzo dobrze. Dziękuję publiczności, bo naprawdę przyjemnie się grało dzisiaj tutaj w Lubinie i czekamy na kolejne mecze. Słyszeliśmy też, że wszyscy się cieszyli bardzo po atakach Bartosza Kurka właśnie, ale to wiadomo, należy mu się za Mistrzostwa Świata. No, na pewno chcieliśmy sprawić trochę więcej radości kibicom i tak nie do końca jesteśmy zadowoleni, bo wiemy przeciwko komu graliśmy, ale wiemy też, że mogliśmy lepiej w wielu elementach i mieliśmy swoje szanse i w pierwszym i w trzecim secie, tak mi się wydaje. Przed nami kolejny mecz w wykonaniu Kuprum. Spotkanie 6 kolejki plus Ligi z Będzinem odbędzie się dzisiaj w Sosnowcu o godzinie 18. 9 listopada Paweł Furia Czyżyk ponownie skrzyżuje rękawice. Lubinianin weźmie udział w gali Copa Rocky Boxing Night w Koninie. Tym razem przeciwnikiem zawodnika MKB Energetyka Lubin w zawodowej walce będzie Damian Tarabasz. Moje nastawienie jak najbardziej jest pozytywne. To jest moja taka ostatnia walka już w tym roku. No stoczyłem troszeczkę w tym roku tych walk już, naprawdę troszeczkę jestem zmotywowany, żeby tę walkę wygrać i efektownie zakończyć ten rok. Dla Pawła Czyżyka będzie to trzecia walka zawodowa w limicie wagowym 82 kg. Walka zakontraktowana została na 6 rund. Postawiłem więcej na technikę niż na dominację siłową, dlatego to będzie piękny pokaz boksu, jeśli chodzi o szachy. To będzie typowy szachy boksu. Paweł Czyżyk będzie gościem w programie Gość Dnia w Telewizja Regionalna.pl. Sezon w bilardowej Ekstraklasie dobiegł końca. Lubiński zespół DSB ostatecznie uplasował się tuż za podium. Lubinianie na finiszu rozgrywek zajęli 4. miejsce, choć do decydujących meczów przystępowali z 3. pozycji, której bronili w meczu z Hadesem Poznań. Ostatecznie DSB przegrało 2 spotkania, 11-14 i 13-14. Formuła była taka dziwna, ponieważ pierwszy raz w roku 4 drużyny awansowały. Nawet nie można tego nazwać do play-offów, ponieważ pierwsze 2 drużyny z rundy zasadniczej grały o 1. miejsce, druga i trzecia, trzecia i czwarta grała o 3. miejsce. My akurat byliśmy 3. drużyną, w związku z tym jakby graliśmy 2 mecze z Poznaniem. Niestety pierwszy mecz żeśmy przegrali, w drugim prowadziliśmy bardzo wysoko, 13-12, ostatnia bila dla nas, nietrafiona 9, zemściło się to, przegrywamy 14-13, no i niestety musimy kończyć ligę na 4. miejscu, bardzo dobre miejsce, ja gratuluję przede wszystkim naszym zawodnikom, tym zmiennikom, którzy bez tej najlepszej trójki potrafili wygrać 2-3 pojedynki, wejść do tych play-offów, w związku z tym mam nadzieję, że już w pełnym składzie w przyszłym roku stać nas na dużo więcej. Mistrzostwo Polski zdobyła drużyna Nosan Kielce, która w wielkim finale pokonała Konsalnet Warszawa. To był sport z telewizji regionalnej.pl. Państwu serdecznie dziękuję za uwagę i do zobaczenia.